Mamy dany wykres pewnej funkcji wykładniczej. Wiemy, że f od x jest funkcją wykładniczą. I teraz naszym zadaniem jest znalezienie takiego x, dla którego wartość tej funkcji będzie minus 1,25. Czyli pytanie, na które mamy odpowiedzieć, jest takie: dla jakiego x f od x jest równe minus 1,25. No, i tutaj mógłbym próbować odczytać to z wykresu. tak? Widzimy, że jedna kratka to jest jedynka, więc 1,25 minus 1,25 to jest coś tutaj tuż poniżej tej osi, więc tutaj musiałbym patrzeć. No i to trudno określić, czy to jest dla 3, dla 4, czy może dla 5. To jest na tyle blisko tej osi, że tutaj rozdzielczość tego rysunku nie pozwoli nam tego odczytać tak po prostu na oko. Więc musimy to rzeczywiście obliczyć. No, jak to zrobimy? No, skoro wiemy, że to jest funkcja wykładnicza, to znaczy, że ona ma pewną określoną postać, czyli wiemy, że f od x ma pewną określoną postać, mianowicie, że to jest a razy r do potęgi x, gdzie a to jest wartość początkowa, czyli wartość tej funkcji w zerze, a r to jest podstawa tej funkcji wykładniczej, czyli ta liczba, którą podnosimy do wykładnika x. No i a jest łatwo obliczyć, dlatego że, tak jak powiedziałem, wartość a to jest po prostu f od 0. Jak wstawimy 0 za x, no to widzimy, że to jest po prostu wtedy f od 0 to jest po prostu a. No bo tutaj mamy r do potęgi 0, czyli 1. No i ile jest a, to możemy odczytać z wykresu, no bo tutaj mamy tę wartość, że f od 0, czyli a to jest minus 25. Więc a mamy dane. A jak obliczyć r? No cóż, żeby obliczyć r, no to musimy podzielić wartości funkcji, które się różnią o 1. No bo zauważmy, że jeżeli weźmiemy f na przykład f od 1 podzielone przez f od 0, no to tutaj a się skróci i będziemy mieli r do pierwszej, po prostu, to będzie po prostu r. No ale moglibyśmy wziąć jakiekolwiek dwie wartości. Dla argumentów różniących się o 1, na przykład f od 2 przez f od 1, znowu a się skróci, a różnica wykładników będzie 1, czyli po prostu wyjdzie po podzieleniu po prostu r. No i ja mógłbym wziąć, nie wiem, 2,5, 1,5, cokolwiek. 3,7, 2,7, cokolwiek bym tutaj wziął. Byle się różniły o 1, to wtedy iloraz będzie równy r. No dobrze, no ale tutaj akurat te dwie wartości mogę łatwo odczytać z wykresu, no bo f od 1 to jest po prostu minus 5, to jest minus 5. A f od 0 to jest minus 25, to już użyliśmy tego wcześniej, czyli widzimy, że r jest po prostu równe, minusy się skasują, będę miał 1 piątą. r jest równe 1 piątej. Czyli mogę napisać wzór mojej funkcji. Wiem, że f od x jest równe a, czyli minus 25, minus 25 razy. R, czyli 1 piąta do potęgi x. No i teraz muszę tylko znaleźć taką, takiego x, dla którego spełnione jest to równanie, o które nas tutaj pytali. Czyli muszę rozwiązać równanie, kiedy to równa się minus piątej. No to rozwiążę sobie teraz to równanie. Czyli mam takie równanie: minus 25. Raz 1 piąta do potęgi x ma być równe minus 1,25. No cóż, no to może tutaj sobie z boku to przepiszę jeszcze raz, i teraz od razu chcę x -a znaleźć. No to może po prostu podzielę obie strony przez minus 25, czyli będę miał po prawej stronie, że to się równa minus piąta, no, i jeszcze chcę podzielić przez minus 25, no to znowu muszę pomnożyć przez odwrotność, czyli przez minus 1,25. Czyli widzimy, że 1,5 do potęgi x, no to może też to uproszczę. 1 do potęgi x podzielić przez 5 do potęgi x. To się równa. No, i co mam po prawej stronie? Może będę pisał już jednym kolorem. Po prawej stronie mam. Minus i minus to będzie, będzie liczba dodatnia, a 25 razy 25 to jest 625. No i teraz tak, 1 do potęgi x to jest po prostu 1, dlatego że 1 do dowolnej potęgi to jest 1, czyli tutaj tego x mogę w zasadzie wymazać. No i widzimy, że mam takie równanie, że 1 przez 5 do x równa się 600, 1 przez 625. Czyli widzimy, że 5 do potęgi x musi być równe 625. Takie mam równanie. No to ile musi być równe x? No żeby to obliczyć, to może obliczmy sobie tutaj z boczku, jakie są potęgi piątki. 5 do pierwszej to jest po prostu 5. 5 do drugiej to jest 25. 5 do trzeciej no to jest pomnożone tamto przez 25, czyli 125. No a 5 do czwartej to jest jeszcze raz przez 5 pomnożone, czyli 625. Czyli widzimy, że 5 do potęgi czwartej daje 625, czyli x musi być równe 4. Czyli widzimy, że x jest, może tutaj napiszę, że x musi być równe 4 i wtedy f od 4 będzie równe minus 25 razy 1 piąta do potęgi czwartej, no a to, jak obliczyliśmy, będzie równe po prostu minus 1,25. Czyli odpowiedź na nasze zadanie, na pytanie postawione w zadaniu, jest taka, że x musi być równe 4. Ciężko by było to jednoznacznie odczytać z wykresu.